zabawy dla dzieci, konkursy, szermierka, takie głównie pokazy sportowe. Ale widzę, że koszulka z Jarkiem Kaszowskim na tutaj z przodu, to znaczy, że tutaj też się coś odbywa z tym związane, tak? Tak, jest jego benefis. Przyszliśmy na inaugurację właśnie Jarka Kaszowskiego. Żegnalny mecz Kaszowskiego. Jarosław Kaszowski, a kto to jest? Tak, były kapitan Piasta Gliwice i przeszedł z Piastem od B-klasy do Ekstraklasy. Na pewno żywą legendą jest także. Dla kibiców, autorytetem na pewno. Na pewno nie każdy przejdzie od najniższej klasy rozrywkowej do najwyższej. Słyszałam, że będzie jakiś koncert i dwa mecze chyba, bo to w sumie dla córeczki przychodzimy, a później na mecz o 14 z ruchem. No i na sam benefis o 16. No to jest benefis z okazji pożegnania Jarosława Kaszowskiego. A my tutaj jesteśmy, żeby zbierać pieniądze na chłopca chorego na autyzm, małego Marcela. No. Jak idzie zbiórka? No, dopiero zaczęłyśmy, ale mamy nadzieję, że pójdzie dobrze. Marcin Kaszowski, brat Jarka Kaszowskiego, głównego bohatera całego tego dzisiejszego zamieszania. No, zanim zapytam Cię tutaj o sportową stronę, to powiedz, co się działo w domu przed tym benefisem. Wszystko w porządku. Trochę nerwów, ale Jarek sobie to poukładał. Dużo ludzi mu pomagało. No i dzisiaj jest ten dzień, także trzeba się cieszyć. Pogoda dopisała, od rana zabawa. Nic tylko przychodzić z rodzinami i się bawić. No, bardzo fajna to impreza, wymyślona wspólnie przez dużą grupę ludzi. Widzę, że tutaj jest team Kaszy, który gra. Z jakim skutkiem? No, było dobrze, ale w półfinale się nie udało. W karnych polegliśmy. Z Jarkiem grywaliśmy od małego w piłkę, więc nie trudno było zebrać chłopaków. Somebody miss, somebody miss my man.